Cezary Pazura to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów, którego kojarzą wszyscy Polacy. Dzięki ogromnemu talentowi aktorskiemu i umiejętności zdobycia sympatii widzów stał się wziętą postacią polskiego show biznesu. Teraz okazuje się, że artysta wylądował w szpitalu i przeszedł poważną operację. Cezary Pazura jest obecnie jednym z najbardziej wziętych polskich aktorów. Swoją karierę rozpoczynał w Teatrze Ochoty w Warszawie, a przed kamerami zadebiutował w 1986 roku, gdy wystąpił w filmie Waldemara Podgórskiego, Czarne Stopy. Od tamtego czasu jego filmografia rozrosła się do gigantycznych rozmiarów, a on sam z aktora został także artystą kabaretowym, komikiem, piosenkarzem oraz reżyserem. Grał w kultowych polskich produkcjach filmowych i serialowych, a przez lata kojarzony był z formatem Polsatu 13. Posterunek. Niedawno jednak Cezary Pazura trafił do szpitala, gdzie konieczne było przeprowadzenie bardzo poważnej operacji. Cezary Pazura trafił do szpitala o problemach zdrowotnych. Cezary Pazura wiedział od dawna, jednak nie chciał mówić o nich głośno, by nie martwić swoich fanów. Wszystko zaczęło się od jednego drobnego wypadku na planie kultowego serialu 13. Posterunek. Często robiłem wiele rzeczy na planie bez zabezpieczenia, bez pomocy kaskadera. Już kręcąc 13 posterunek kilka razy chodziłem w gorsecie, bo miałem problem z kręgami szyjnymi. W jednej ze scen spadaliśmy z panią Woźniak z żerandola. Pamiętam to do dziś. Staliśmy na wysięgniku pneumatycznym, którego nie widziała kamera. On miał opaść, a my razem z nim. Ale ktoś wcisnął guzik, nic nam nie mówiąc, szarpnęło nami i zlecieliśmy. Wtedy zaczął boleć mnie kręgosłup. Zdradził w rozmowie z Plejadą. Już wkrótce okazało się, że ta mała wpadka miała odbić się na dalszym życiu mężczyzny. Sam przyznaje, że długo bagatelizował nasilające się bóle pleców, jednak nie mógł zignorować tego, że zaczęły mu drętwieć kończyny. To nawet mnie nie bolało, ale drętwiała mi ręka, potem mięsień zaczął zanikać. Jednak nie miałem czasu, żeby pójść do lekarza. Gdy w końcu zdiagnozowano, co mi dolega, okazało się, że to ostatni dzwonek i konieczna jest natychmiastowa operacja, wyznał. Konieczna była operacja, po której szybko musiał wrócić do pracy. Pierwszą informację, że Cezary Pazura nie czuje się dobrze, potwierdziła jego żona Edyta w specjalnym oświadczeniu. Po jego opublikowaniu fani byli przerażeni i wyrażali swoją troskę na portalach społecznościowych mężczyzny. Ostatecznie aktor trafił do szpitala i był przygotowywany do poważnej operacji, która miała pomóc mu w dalszym funkcjonowaniu.
Z dnia na dzień trafiłem do szpitala, decyzja została podjęta od razu, więc nawet nie wiem, co się działo. Ale jeśli ktoś się martwił moim zdrowiem, to bardzo za to dziękuję. To miłe. Nie działo się nic takiego, co by nie było pod kontrolą. Doktor uspokajał nas, że wszystko będzie dobrze. Byłem w naprawdę dobrych rękach. Nie chcieliśmy robić więc sensacji, tym bardziej, że miałem sporo zobowiązań. Wiedziałem więc, że szybko po operacji będę musiał wrócić do pracy, tłumaczył. Ostatecznie operacja się udała. Aktor pracuje nad swoją formą i stara się jak najszybciej wrócić do pracy, by kontynuować swoją pracę nad kilkoma projektami.